Witajcie w kolejnym odcinku Strefy Dobrego Stylu. Nazywam się Nikola Korniluk i dziś jestem z wizytą w salonie bielizny Świat Bielizny Margot, który znajduje się w Opolu przy ulicy Ozimskiej 16. Jeżeli, drogie panie, wasz biust jest typowy bądź niestandardowy, a chcecie poczuć się piękniej i bardziej komfortowo, jest to miejsce stworzone dla was, ponieważ tutaj zawsze możecie liczyć na profesjonalną pomoc. Dziś w programie jest z nami pani Asia, która ma problem z doborem odpowiedniej bielizny. Pani Asiu, proszę mi powiedzieć, co panią do nas sprowadziło? Przede wszystkim chciałabym znaleźć biustonosz, który będzie idealny dla mnie, podkreśli moje kształty i w którym będę się czuła przede wszystkim wygodnie i kobieco. Pani Małgosiu, na co należy zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego biustonosza? Zasady prawidłowego graffitingu dotyczą każdej kobiety, niezależnie od tego, czy ma problem, czy generalnie ma standardowe wymiary. Jeżeli chodzi o zasady, one są trzy. Pierwszym z nich jest właściwy obwód, następnie właściwa miska, a na samym końcu jest właściwa regulacja ramionczek tak, aby przełożyć ciężkość biustu między przód a tył w formie proporcjonalnej. W taki sposób, żeby odciążyć zarówno kręgosłup części krzyżowo-piersiowej, jak i nie obciążać klatki piersiowej. Zanim jednak przejdziemy do kabiny, aby przymierzać te właściwe biustonosze, które są rzeczywiście idealne dla Ciebie, chciałabym zadać Tobie pytanie. Powiedz mi, która według Ciebie tak naprawdę konstrukcja będzie najlepsza, aby wyeksponować Twoje piersi? Do tej pory wybierałam push-upy, żeby wyrównać proporcje w swojej figurze. A ciekawe. Zobaczymy, czy Asia ma rację, czy intuicyjnie wybierała tą właściwą konstrukcję. Zapraszamy Cię, Asieńko. Przekonajmy się zatem, czy Asia miała rację, wybierając push-upy do tej pory. Zapraszam Cię, Asiu. Jak same widzicie, absolutnie nie. Push-up, zamiast wyeksponować jej piersi, to zdeformował jej biust w taki sposób, że z każdej możliwej strony jest przygniatany. Zarówno od strony pachy, jak i wypływającej piersi, jak i zgubionej piersi tutaj pod spodem, jak i z każdej jednej strony jest niedopasowany. Dlatego, że push-upy, drogie panie, są na mały i średni biust, a jednak Asia ma biust z tendencją do większych wymiarów. Skoro intuicja Asię zawiodła w kwestii konstrukcji push-up, przekonajmy się, jakie będą moje propozycje i jednocześnie samopoczucie Asi w konstrukcjach, które ja jej zaproponuję. Zapraszamy Cię, Asiu. Pierwszą z moich propozycji dla Asi będzie konstrukcja biustonosza w systemie padedowym. Co to takiego znaczy? System padedowy to jest format usztywniony stanika, zdecydowanie polecany dla większych piersi. Co on potrafi? Przede wszystkim zabudowuje pierś od strony wewnętrznej, tutaj jeżeli chodzi o piersi, tak aby piersi w trakcie schylania się, skakania nie wypadały. Jednocześnie, jeżeli chodzi o bok, jest mocniej zabudowany, zbierając całość piersi do środka. To jest bardzo istotne. I przy tym modelu możemy już omówić zasady graffitingu, które były tylko na sucho przedstawione w kwestii właściwego obwodu, właściwej miski i przełożenia ciężkości. Co to takiego znaczy? Pokrótce. Jeżeli chodzi o obwód, on musi po zapięciu na najluźniejszy trzymać się stabilnie pod biustem, tak aby można było wprowadzić jeszcze dwa paluszki, ponieważ on ma wytrwać z nami 24 miesiące, w związku z tym, aby tyle wytrwał, to musi być dobierany zawsze na najluźniejszą chartkę, aby w trakcie użytkowania biustonosza była opcja druga i trzecia do przepięcia. To jeżeli chodzi o obwód. Następnie, jak już mamy właściwy obwód, przechodzimy do wyboru właściwej miski. Więc wprowadzamy całość piersi do środka, tak aby był początek głównego druta równo z piersią i koniec jego równo z piersią. To jest tak zwany wymiar miskowy. Trzecia rzecz to jest właśnie to przerzucenie ciężkości biustu między przód a tył w formie proporcjonalnej. Co to znaczy? Piersi nie mogą być tak pod brodę, dlatego że obciążamy klatkę piersiową. Natomiast obwód właściwy powoduje, że odciążamy część krzyżowo-piersiową kręgosłupa. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejnym elementem, który zawsze wybieramy, to jest kwestia wielkości dekoltu, ponieważ każda kobieta lubi co innego. Jedne panie wolą głębszy dekolt, inne bardziej zabudowany, więc to już jest bardzo subiektywna decyzja. To jest pierwsza konstrukcja, ale przed nami jeszcze trzy takie najbardziej popularne. Zapraszamy Cię, Asieńko. Kolejny model, który mam w swojej ofercie dla Asi, to jest model, który jest wykonany ze specjalnej kopy,
I również jeżeli chodzi o to, na jakie piersi jest polecany, to właśnie większe. To jest bardzo ciekawa kopa, dlatego że ona generalnie rozciąga się i dopasowuje do piersi. Oczywiście wszystkie zasady doboru pozostają niezmienne, ale on ma jeszcze dodatkowo taki element, że kopa pod wpływem naciągania przepięknie się dopasowuje do piersi. W trakcie okresu, kiedy te piersi się nam zmieniają, to jest bardzo praktyczna wersja. Szczególnie właśnie u kobiet, gdzie ta pierś idzie pół rozmiaru do góry, a później wraca do swojej postaci. Jeżeli chodzi o materiał, jest bardzo mięciusieńki, w ogóle go nie czyść na sobie. I jak widzimy, dekolt jest nieco bardziej podcięty. Czyli dla pań, które wolą mieć tematy bardziej gładkie, praktyczne na co dzień. Oczywiście występujemy w wielu kolorach. Dziękujemy Ci, Jasieńko, zapraszamy Cię do kolejnego modelu. Kolejna konstrukcja, bardzo moja ulubiona i uważam, że stworzona do budowy Asi, to jest system semisoftowy. Co to znaczy? To jest konstrukcja biustonosza, która jest półmiękka. W sposób wspaniały zbiera tutaj całość piersi do środka, przepięknie zakańcza boki, nic Asi nie wychodzi z żadnej ze stron, a przy tym jeszcze jest bardzo zmysłowy i czujesz się zdecydowanie inaczej niż do tej pory w tych wszystkich pozostałych usztywnianych biustonoszach, prawda? Powiedz sama, nie? Piękna, biust jest wyeksponowany, figura się poprawiła i przede wszystkim samopoczucie, prawda, Asiu? Czuję się w tym zmysłowo. A to jest jeszcze jeden bardzo ważny element, że ramioczka w tym biustonoszu są szersze, więc też w sposób szczególny odciążają przy większych piersiach. On jest w ogóle robiony do misek K. Natomiast odciążają wspaniale ciężkość biustu, jeżeli chodzi o ramiona. To jest bardzo ważna rzecz. System dekoltowy jest półdekoltowy, więc on wskazuje na to, że to jest biustonosz do codziennego użytkowania. Zarówno jeżeli chodzi o systemy bardziej zabudowane odzieży, jak i lekko wydekoltowane. Dziękujemy Ci, Jasieńka, i przechodzimy do kolejnego. A teraz malutka niespodzianka. Mianowicie Asia w systemie biustonosza softowego, czyli miękkiego. Zapraszamy Cię, Asieńko. A to jest naprawdę ogromne zaskoczenie. Asia nigdy by nie wybrała biustonosza na siebie w systemie softowym. Dała się namówić mi, na spróbowanie przynajmniej. Jak się czujesz, Asiu, z tym biustonoszą, który Ci zaproponowałam, jeżeli chodzi o system miękki? Cudownie, w życiu bym nie pomyślała, że w ogóle mogłabym taki biustonosz nosić na co dzień. Właśnie, dlatego że nie należy generalizować systemów konstrukcji i na zasadzie, a nie, to na pewno nie będzie mi leżało, o to na pewno nie zrobi tego, co ja oczekuję. Błąd. Trzeba zawsze spróbować. To jest balkoneta, czyli system miękki, ale do dekoltu. Troszeczkę wyższy niż typowa bardotka. Zobaczcie z profila, w jaki cudowny sposób wybija pierś, jaki jest piękny, okrągły kształt, jak eksponuje jej pierś, mimo że jest miękki. A działa lepiej niż push-up. I to jest właśnie dowód na to, jak trzeba próbować, szukając konstrukcji. Dlatego zawsze korzystajmy z profesjonalnej obsługi, osób, które wiedzą, co robią i przede wszystkim znają się nie tylko w teorii na biustonoszach, ale przede wszystkim w praktyce, bo to nam pozwoli dobrać sobie właściwy biustonosz, kierując się właśnie zasadami, które dzisiaj żeśmy przedstawili. Dajmy sobie szansę na najlepszą konstrukcję i zawsze próbujmy. Nie bójmy się wyzwań. Zatem, drogie panie, noście dobrze dobraną bieliznę, bo jest to komfort psychiczny, a przede wszystkim fizyczny. Ja bardzo dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka Strefy Dobrego Stylu.